No dzień dobry, moje kochane wodniki, witam Was serdecznie w czytaniu na najbliższy tydzień od 4 do 10 stycznia 2021. Przyjrzymy się, co tam ciekawego u Was w miłości, w pracy, czego miłego możecie się spodziewać, na co należy uważać. I zakończymy czytanie kartą radą, kartą przewodnictwa. Dzisiaj to będą jednorożce, więc tak magicznie będzie dzisiaj. Dobra, zobaczmy. Wasza energia na ten tydzień. Co miłego? Na co należy uważać? Miłość, związki. Rodzina, przyjaciele, najbliżsi. Praca, finanse. Karta rada. I jeszcze jednorożca, wyciągniemy jednego. Dobra, mamy wszystko. To przechodzimy do czytania. Wasza energia ogólna na ten tydzień. Wieża. O kochani, coś pierdyknie. Ja to zawsze tak mówię. Wieża zazwyczaj mówi o jakimś zdarzeniu z zewnątrz, na które za bardzo nie macie wpływu. To może być jakaś awaria w domu. Tak naprawdę. Może coś wam się nagle popsuć. To może być jakaś awaria samochodu. To może być... rozpad czegoś, co wam nie służyło, bo zazwyczaj wieża jest zbudowana na niestabilnych fundamentach. Także i tak to runie prędzej czy później. Pamiętajcie jednak, że na gruzach wieży można zbudować coś nowego, coś bardziej stabilnego. Tutaj na tej karcie bardzo fajnie to widać, bo tu jest dużo motyli, czyli to jest symbol takiego odrodzenia, czegoś nowego, czegoś pięknego. Więc no nie załamujemy się, zobaczymy, co tam dalej karty powiedzą, tak? Co miłego w tym tygodniu? No właśnie, co miłego? Szóstka pentakli. To jest bardzo fajna karta, karta równowagi, zwłaszcza finansowej, karta równowagi w dawaniu i braniu. Jeżeli mówimy tutaj o tym, co dobrego w tym tygodniu może się zdarzyć, to może być jakiś dodatkowy przychód, to może być jakaś premia, to może być jakaś większa wypłata, to może być jakaś wygrana w pieniążkach, gdzieś tam w lotto, w zdrabki, jeśli gracie w takie rzeczy. Może nagle pojawić się w waszym życiu, kto będzie chciał was wspomóc finansowo, kto będzie chciał, nie wiem, dołożyć do waszego interesu, gdzieś tam zasponsorować wasze jakieś tam działania. To może być pomoc jakaś od rządu, z zewnątrz, jakieś wsparcie materialne. Także to jest bardzo fajna karta. Także no, czekamy na kasiorkę. Na co należy uważać w tym tygodniu? No właśnie, dwójka mieczy. Kochani, nie siedzimy za bardzo w głowie. Dwójka mieczy mówi o takim mętliku w głowie, zazwyczaj pomiędzy jakimiś dwiema opcjami, może być ich więcej, ale to zazwyczaj są dwie drogi, gdzie nie widzimy za bardzo wyjścia z tej drogi. Nie wyjścia z tej sytuacji. Kochani, wychodzimy z głowy przede wszystkim. Ściągamy opaseczkę, rozglądamy się naokoło i sprawdzamy, jakie są możliwości wyjścia z sytuacji. To może być związane z tą wieżą. Może coś właśnie gruchnie i zaczniecie myśleć, o Boże, jak ja sobie teraz poradzę, o jejku, a jak ja muszę to zrobić, a tamto, a tu muszę zapłacić to, a muszę zapłacić tamto. I za bardzo będziecie rozkminiać, kombinować. A kochani, skupić się właśnie, może zjawi się ktoś, kto was poratuje w tej sytuacji, kto wam pożyczy jakieś pieniążki na przykład na, nie wiem, nową pralkę, kto gdzieś tam będzie chciał wam pomóc wyjść z tej sytuacji. To niekoniecznie też musi być finansowo, to może być w każdym innym aspekcie. Może pojawić się po prostu ktoś, kto was wspomoże pozwoli gdzieś tam zobaczyć to światełko w tunelu, tak? Że wcale nie jest tak tragicznie, jak myśleliśmy. Wcale nie jest tak źle, jak myśleliśmy, że zawsze jest wyjście z jakiejś sytuacji, tak? Dobra. Miłość i związki.
No kochani, tutaj akurat pięknie, tu nie musicie się o nic martwić, tu jest pełnia szczęścia, tu jest zadowolona rodzina, jest szczęście. Pieniążków tutaj nie brakuje, także może za bardzo się martwiliście o coś. Albo to dotyczyło całkiem innej sprawy, wiecie, weźcie to tak, jak z wami rezonuje. Pamiętajcie też, że to są czytania ogólne i niekoniecznie wszystko musi do was pasować. Także bierzcie, co rezonuje, resztę zostawcie. Dziesiątka pentakli, jeśli chodzi o miłość. No to jest stabilna rodzina, stabilna miłość. Jeśli jesteście w związku, to wszystko układa się cudownie. Nie macie się o co martwić. Macie kochającego partnera, partnerkę. Jeżeli macie dzieci, dzieci są szczęśliwe, rozwijają się super. Jeżeli pragniecie mieć dzieci, to jest karta mówiąca o tym, że no, kto wie, może w tym tygodniu, w najbliższym czasie uda wam się zmajstrować jakiegoś dzieciaczka, fantastycznie. Jeżeli jesteście singlami, to jest informacja o tym, że może na waszej drodze stanąć ktoś, z kim zbudujecie właśnie taką szczęśliwą rodzinę, szczęśliwy związek, oparty na równości, na szacunku, na wzajemnym takim wsparciu. No więc fantastycznie. Zobaczmy, co rodzina, przyjaciele, te sprawy. No tutaj paść kielichów. Paść kielichów jest taką dosyć młodą energią. Mogą to być dzieci. Może będziecie obserwować, jak, nie wiem, wasze dzieciaczki się zakochują w kimś. Jakieś pierwsze miłości, pierwsze rozterki, pierwsze takie zakochanie. To może też oznaczać prezent od kogoś. Może czekacie na jakieś informacje. Może czekacie na informację, że ktoś jest w ciąży, ktoś spodziewa się dziecka, ktoś planuje jakiś ślub, także może od najbliższych dostaniecie po prostu jakiś prezent. To też może być taki prezent od serduszka, szczery. Może czekacie na czyjeś przeprosiny od najbliższych gdzieś tam osób. Także te przeprosiny też nadejdą. To jest taka bardzo pozytywna energia. Dobra. Praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Huhu, diabeł. No, kochani, diabeł jest królem materializmu ogólnie. On materia to jest jego taki, jak to się mówi? Czekajcie, tylko się napiję. Jego taki top jeden, nie? On jest królem materii, jest królem ego. Jeżeli prowadzicie swój interes, swój biznes, pamiętajcie, że pieniądze to nie wszystko. Skupcie się też właśnie na tych rodzinnych sprawach i tak dalej. Nie pozwólcie się zdominować przez chęć posiadania jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. To jest też karta mówiąca, że ktoś z zewnątrz, w waszym otoczeniu, w pracy, może was kusić do czegoś, co niekoniecznie jest zgodne z waszymi poglądami, z waszymi przekonaniami. Także uważajcie na toksycznych ludzi otaczających was. Jak coś, to odcinamy się od takich ludzi. Ale ja wam jeszcze doprecyzuję tego diabła, bo to jest dosyć interesujące. Zobaczmy. No właśnie, sprawiedliwość. Kochani, jeżeli gdzieś tam w pracy czuliście się niesprawiedliwie traktowani, może wykorzystywani w jakiś sposób, nie wiem, przez szefa, szefową, że za dużo pracujecie, za dużo nadgodzin, może nie mieliście czasu właśnie na rodzinę, na swoje przyjemności, tylko cały czas tyraliście, nadejdzie ta sprawiedliwość i to wszystko się ustabilizuje. Może być tak, że na przykład szef, szefowa, który was nie doceniał, teraz was doceni. Może właśnie stąd będzie ten jakiś przychód dodatkowy, może jakaś premia, tak? Może być też tak, że jeżeli otaczają was jacyś toksyczni ludzie, z którymi nie dajecie na dobrych falach, którzy gdzieś tam, których uważacie po prostu, nie wiem, za jakichś fałszywych, jakichś takich zaborczych egoistów w pracy, możecie się odcinać od tych ludzi, bo jakby nie patrzeć, sprawiedliwość ma ten miecz, tak? Trzyma ten miecz, w razie W, jak coś jej nie pasuje, to odcina się od tego, co niedobre.
ale ma też wagę. Także pamiętajcie, jeżeli to dotyczy Was, jeżeli na przykład Wy jesteście kuszeni, jesteście tym diabełkiem, który gdzieś tam biega za tym pieniążkiem, żeby mieć jak najwięcej, pamiętajcie, że równowaga w tych sprawach jest bardzo ważna. Pamiętajcie, żeby zachować tą równowagę, żeby skupić się nie tylko na tym, co materialne, ale też na tym, co jest ważne też w życiu, tak? Na co dzień. Rodzina, miłość, pasje, przyjaciele. Także pamiętajcie o tym. Dobra, karta rada. A, siódemka kielichów. No to jest karta możliwości. Karta możliwości, ale też karta takiego rozmarzenia, niezdecydowania, niewiedzenia, w którą stronę pójść, co wybrać. Także jako rada siódemka kielichów wydaje mi się, że właśnie mówi, żebyście nie rozmarzali się za bardzo, nie bujali w obłokach. Zejdźcie na ziemię. Jeżeli macie jakąś decyzję do podjęcia, podejmijcie ją świadomie, rozsądnie, bez przekombinowania, bez takiego nadmiernego właśnie bujania w obłokach, rozmarzania się, stabilnie, konkretnie i świadomie przede wszystkim, świadomie. Dobra, i zobaczmy jeszcze, co jednorożce mają do powiedzenia. Ta-da-da-dam. Awareness, czyli co? Świadomość. Co tu jest napisane? Żyj tu i teraz. Bądź świadomy swoich myśli. Wypatruj znaków i przewodnictwa. Właśnie, żyj tu i teraz. Ciesz się życiem. Nie goń za tym pieniądzem wiecznie. Znajdź tą równowagę, znajdź czas dla rodziny. Żyj tu i teraz. Ciesz się tym, co jest. No. Wypatruj znaków i przewodnictwa. Właśnie, może to ta wieża musiała runąć, może musiało się coś zdarzyć, żebyś sobie, drogi wodniku, uświadomił jakieś pewne swoje zachowania, może zachowanie innych, które gdzieś tam ci nie służą, albo nie służą twojemu otoczeniu, twojemu takiemu, twojemu dobremu życiu, takiej dobrej, twojej świadomości takiej pozytywnej, tak? No, także kochane, uważajcie na siebie, powiem Wam tyle, uważajcie na siebie, nie dajcie się wciągnąć w jakieś toksyczne sprawy, dokonujcie dobrych wyborów, nie siedźcie w głowie, skupcie się może właśnie na tej rodzinie, na miłości, na przyjaciołach, a wszystko ułoży się dobrze, po Waszej myśli. Także życzę Wam cudownego tygodnia, trzymajcie się cieplutko, buziaczki, pa, pa.